A więc siemandero, witam was w tygodniu przedświątecznym, strasznie ciężkim tygodniu. Już napięcie sięga zenitu po prostu. Moi drodzy, robimy dwa kładziory, dwie 850. Generalnie one będą szły do straży, natomiast zrobimy je wyłącznie jako podwykonawca, czyli po prostu u nas zostały pojazdy zakupione, montujemy rzeczy, które dał nam podwykonawca. Tu są dwie 850 Grey Edition, które zostały oklejone przez chłopaków z Tyczyna, z firmy Moto Stickers. Szary oklejony na czerwony. Generalnie powiem wam tak, na pewno jeśli się pojazd okleja, to dużo lepiej wygląda, jak kolor pod spodem jest jednak ciemny, bo jak jest taki jasny, no to wszystko to jest generalnie bardzo profesjonalnie zrobione, bardzo estetycznie, według szablonu, bo większość kładów tak się właśnie okleja, czyli według szablonów, które gdzieś tam powstają, ale dużo fajniej by to wyglądało, na przykład jak ta 625 wyglądała, albo tutaj jak jest element czarny, te łączenia jakoś tak fajniej wyglądają. Tutaj się przepala 850, również Grey Edition, ale już totalnie fabryczna, w sensie lakier fabryczny, bo dodatków tutaj też jest sporo. Klient sobie kupił na firmę dwa takie na leasing, tam chłopaki w serwisie kończą właśnie drugą. Dwie takie same, moja 625 będzie jechała pod Katowice w czwartek, bo się sprzedała. Po ostatnim filmie widz do mnie zadzwonił i się po prostu na nią zdecydował. Tak jak mówiłem na filmie, że dla was będzie to cena 45 000. Tak właśnie jest. Tak reasumując, to ten kład kosztował cenę kłada plus dokładnie jakieś 19 000 za dodatki i wszystkie modyfikacje, które miał przeprowadzone. Zrobimy tu jeszcze klientowi teraz taki przegląd, wymienimy mu oleje, przesmarujemy, podokręcamy pewne rzeczy, tak żeby klient miał pewniaczka, żeby nie musiał się z tym gdzieś tam bujać później. Za niedługo te 850 wjeżdżają na warsztat. Tutaj nie będzie wiele, bo będzie tylko lampa z przodu, będą tutaj takie narożne lampki ostrzegawcze i chyba generator dźwięku, może jeszcze kufer i w zasadzie tyle. I tak sobie pojadą do straży, chociaż ja jestem cały czas zdania, że dla straży 625 Touring to jest wybór najbardziej optymalny, bo będzie dla takich mniej doświadczonych osób kładem najłatwiejszym w opanowaniu. A, tu już jest ona? No tak, to jest ta sama co tam. Haha, czyli ona już jest gotowa, a tam chłopaki robią jeszcze trzecią, do której montują puk w sumie. Ja już się po prostu motam z tym wszystkim, czyli tu mamy identyczną sztukę i tu mamy identyczną sztukę. Luna, możesz zostawić obruszkę kładziora, bo to tak fajersko jest. Nie, spokój wariaty. One z rana to są straszne dziki, muszą się wyszaleć po nocy. Dobra, moi drodzy, ja wracam porobić papiery. Uwielbiam robić papiery po prostu. Mózg mi się gotuje 3 razy do południa zawsze, jak robię papiery, ale to nieważne. Yo. Tutaj mamy kładziory, które jeszcze przed świętami pojadą do klientów, czyli ostatnie sztuki CF Moto 520 z pługiem. Kładzior jedzie tutaj niedaleko, a tutaj jedzie kład 625. Ostatnie krótkie sztuki jeszcze w tej mega cenie, czyli 35 900. Mamy jeszcze jedną taką dostępną, rok 22, bez wspomagania, bo w takich cenach już jej nie będzie. Też jedzie sobie z pługiem do klienta, tutaj sobie puszki czekają. 520 w zasadzie tak jak w standardzie, tutaj nic więcej nie doposażaliśmy oprócz puga. Tu jeszcze 850, którą sobie odbiera klient z Lublenii tym razem. Chyba pierwszy kład sprzedany do Lublenii, czyli 850 Grey Edition, również z pługiem pojedzie. Grey Edition jeszcze troszeczkę mamy. Generalnie 850 mamy w zasadzie sporo. Jutro przyjeżdża sobie klient po moją 625. Tu jeszcze sobie klienci nie odebrali. Tak się wszystkim śpieszę, jak przychodzi do odbioru, to czekają, to są te doposażone w bampery i tak dalej. Tutaj już jedna na serwisie się robi, 850, no bo jutro muszą wyjechać. Jest bardzo duży młyn. Po nowym roku zaczynamy ostro działać, bo przyszło dużo, dużo kładów dzisiaj. Jeszcze ze 6 chyba przyjeżdża od CF Moto. No i co, zaraz po nowym roku będziemy sobie jeszcze, znaczy ja sobie będę testował kładzior. No co wy robicie? No weźcie się, zachowujcie. Ej, nie, wariaty.
dzikusy. Będę sobie testował. Apeluję o spokój. Jak będzie spokój, będą psi smaki. Psi smaki. No kurde, Luna, daj podzierowi też. Po nowym roku będę sobie testował Kawasaki Brute Force 750. Zobaczymy, z czym to się jest, zobaczymy, jak to w ogóle jeździ. To będzie moja pierwsza styczność z quadem japońskim. Co prawda quad bardzo oldschoolowy, bo jest to Kawasaki Brute Force, które jest od lat produkowane w zasadzie w niezmienionej formie, tak jak inne japońskie quady w zasadzie, typu Yamaha Grizzly. A teraz, moi drodzy, skupiamy się na wydaniu jeszcze końcem roku kładziorów. Straszny był grudzień, był strasznie fajnym miesiącem, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast jeśli chodzi o ilość pracy, to kosmos, panie. Generalnie sporo kładów jeszcze dostępnych. Nawet zaraz po nowym roku, jak się zdecydujecie na zakup, to jeszcze będzie można tych transakcji troszeczkę zrobić. Także, moi drodzy, wracamy do pracy. 520 nowy model i 625. Generalnie na chwilę obecną wydaje mi się, że wizualnie no jeden z chyba z ładniejszych kładów na rynku. Zarówno 520, jak i 625. 850 na razie zostaje niezmieniona. Model, który widzieliście gdzieś tam na targach, w internecie i tak dalej. On jeszcze nie ma oficjalnych informacji, kiedy się pojawi. Jeśli on się pojawi, znając życie, będzie to za rok, może dwa. Jeśli w ogóle. Natomiast czekamy cały czas na jakieś oficjalne info. Kurczę, tyle roboty dzisiaj zamarzę. Kładziory już gotowe dla straży. Zaraz sobie jadą. Tu chyba klient przyjechał po te 850, ale już nie wiem. Tam sobie ziomeczek ładuje 625 demóweczkę. Tu przyszedł Iron Baltic, tam psy biegają. Tu zaraz będzie deszcz padał, generalnie jest grubo. O, tam 625 sobie jedzie do nowego klienta. Także, moi drodzy, uciekam, bo nawet nie ma czasu. Tam, moi drodzy, pakuje się już te dwie do straży. Tu jeszcze 520, do której będą chłopaki montować pług, bo sobie klient będzie odbierał w Kolbuszowej. Myślałem, że wam jeszcze nagram prezentację tych 850, ale już niestety nie zdążyłem. CMotorz MT650. Nówka sztuka totalnie, mimo że jest zarejestrowany jako demo, nie ma żadnego przebiegu, 2-3 rok, za 24 900 wam oddam. Cena katalogowa chyba 32 900, z tego co pamiętam. 25 równe, nówka sztuka dla was. Luna, nie ma gryzienia obróżek. Mówiłem już, coś na ten temat. Może się nam uda jeszcze w tym tygodniu Kawasaki rozpakować. Kończymy kolejny ciężki dzień pracy w salonie CFMoto w Lubenii, w kładowym salonie, moi drodzy. Dzisiaj był mega zakręcony dzień, jak sami widzieliście przedtem. Zaczynamy wypakowywać Kawasaki Brute Force 750. Będę go miał do testów. Troszeczkę sobie pojeżdżę, zobaczę, z czym je się japońskie kłady. Stara japońska szkoła. Nic na tą chwilę więcej wam nie powiem o tym sprzęcie, bo nie wiem. Muszę się z nim dopiero zapoznać. Generalnie sam w sobie spoko oldschoolowa linia, ale pakiet homologacyjny, który jest zamontowany, no psuje mega ten wygląd niestety, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Teraz taki Brute Force kosztuje, bo jest w ogóle jakaś wyprzedaż większa, 62 900, znaczy nie, 62 około. Także jeszcze jakaś ta cena jest do przełknięcia w porównaniu do tych innych, powiedzmy, markowych kładów premium. Pieski, idziemy do domu. Biegasz, wariatko. No co? Spokój ma być. Dobra, moi drodzy, kończę wam. Widzimy się jeszcze jutro. Coś tam pogrzebiemy przy nowej demóweczce. Za niedługo też nagram wam odcinek z inną demówką z CFMoto 520 w wersji nowej, czyli takiej, ale bez wspomagania kierownicy, czyli czarnej. Tylko musimy ją wyciągnąć sobie z pudła. Czarna, wyprzedażowa, bez wspomagania, za 31 400, bo teraz jest taka wyprzedaż na nowy model 520 bez wspomagania, 31 400, a ta domówka, którą będę ja miał i zrobię nią około 100 km, będzie już po pierwszym przeglądzie, będzie w mega, mega atrakcyjnej cenie, grubo poniżej 30 koła, także jakby ktoś chciał po nowym roku sobie taką sprawić, to może sobie już tego kłada rezerwować. Tak, Luna, rezerwujemy kłady?
Już chcesz tutaj wariactwa prawić? Leżeć. Leżeć. Super. Wariatko. Siemanderko. Wracamy w piątek. Przedświąteczny piątek, moi drodzy. Rozpakowaliśmy wstępnie bardzo Kawasakę. Kawasakę Brute Force'a, żeby zaraz po nowym roku był gotowy do testów. Tam mówiłem ostatnio o tym pakiecie homologacyjnym. Z przodem już się troszkę uporaliśmy, bo te światła tutaj... No ja chcę tego kora zrobić pod siebie, żebyście też mogli wiedzieć, jak ten Brute Force może wyglądać troszeczkę bardziej, lepiej, niewielkim kosztem. Na chwilę obecną przetestujemy sobie kierunkowskazy. Wsadziliśmy tutaj. Sobie to wyłączymy. Kierunkowskazy od razu z postojówkami. To jest taka wersja beta. Jeszcze będziemy pracować nad tyłem. Zamówiłem już inne lampy zespolone, no bo te, które są tutaj, może to wyglądać po prostu lepiej. Ale słuchajcie, generalnie kład sam w sobie, na żywo, po wypakowaniu. Spoko. Myślałem, że zawieszenie będzie kołek, a on jest fajniutki, mięciutki. Na pierwszy rzut oka ma kilka rozwiązań fajnych, kilka rozwiązań dziwnych. Rozwiązaniem takim nietypowym jest tutaj blokada przedniego mostu, którą sobie można w każdym momencie uruchamiać, o tak, i sobie ją można regulować. To jest spoko. O tym wam jeszcze kiedyś nagram film, jak sobie tym kładzikiem troszeczkę pośmigam. Tak samo mokry hamulec tylny, ale słuchajcie, patrzcie tutaj, bo to jest spoko, nie? Generalnie silnik V-ka, 51 koni i uwaga, 320 kg wagi. Pieski, zejdźcie, bo Kawasakę jedzie. Boję się, że mnie wyrwie. No, to będzie zupełnie inny kład. Wow. Aha, w miejscu skręca. Ciekawe. Po nowym roku. Ale on brzmi. Jeszcze powiem wam szczerze, że wywaliliśmy tego DB Killera od razu. Po nowym roku sobie sprzęcior potestuje. Tu mamy w ogóle tylny hamulec, tu mamy przedni, są one rozdzielone, na nodze mamy wszystkie cztery. Spoko, pierwsze do czynienia z kładziorem japońskim. Troszeczkę sobie tutaj mówię, zmian w demówce porobię, żeby go... Nie no, brzmi kozak. No jechać to też będzie. Podobno, bo też rozmawiałem z kilkoma osobami, które zjadły na Brute Force'ach zęby. To naprawdę jest kład, który generalnie nie wygląda, bo on wyglądać nie ma, ale jest fajnym, topornym Japońcem, który ma w Stanach bardzo popularne przede wszystkim. Ale słuchajcie, moi drodzy, nieważne. Śnieg pada. Zawierucha. Ocie panie. To nie było kontrolowane. Sprzęt już się musi powypalać. Zamówiłem sobie już nowe koła do niego, w sensie zmienię sobie opony na Bighorny trójki, ale to wszystko jest mało ważne. Moi drodzy, zbliżają się święta, zresztą już praktycznie zaczynamy święta. Podejdę sobie tutaj, żeby nie wiało. Moi drodzy, życzymy wam, patrzcie, patrzcie, jaki ten old school totalny. To jest z jednej strony spoko, z drugiej strony mam nadzieję, że dożyję czasów, że te kłady się gdzieś tam zaktualizują, w sensie, że wyjdą jakieś nowe modele tych japońskich sprzętów i troszeczkę zaczną deptać piętami, czy tam po piętach, Polarisom i Kanamom. Moi drodzy, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Kochajcie się, bądźcie mili dla swoich sąsiadów, róbcie dzieci, przytulajcie się, pijcie dobry alkohol. No i co? Widzimy się w nowym roku pewnie, z nowymi pomysłami, z nowymi kładziorami, które będziemy jeszcze po nowym roku przygotowywać dla nas. Luna, będziesz przygotowywać kłady? Luna, słyszysz? Ludzie się pytają, czy ty będziesz przygotowywać kłady. Nie będziesz, okej, dobrze. Moi drodzy, trzymajcie się, siemandero.